Hej, 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 hej! Witam, 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 witam was wszystkich, moi mili, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony witam was oczywiście Kaldern, witam was na moim kanale i jak widzicie wracamy do Resident Evil 2 Remake. Kontynuujemy sobie. W tym odcinku prawdopodobnie, o ile się nie mylę, zakończymy już naszą przygodę ze scenariuszem Leona. Mam przynajmniej taką, znaczy mam nadzieję, zobaczymy w każdym bądź razie, nie wiem, wiem, że, nie wiem jak to wam opisać, albo raczej nie wiem, nie umiem się wysłowić. Wiem ile mi zostało do końca gry, jak daleko jest, nie wiem tylko ile nam się z tym jeszcze zejdzie. Tak ze 30 minut to przynajmniej. Może trochę dłużej. Zobaczymy. Zobaczymy w każdym bądź razie. W sumie co ja się tym przejmuję i staram się wyliczać. Hopefully the G sample's up here. Okej, czyli tak. Idziemy do ostatniej strefy laboratorium, w której znajduje się próbka wirusa G, którą oczywiście musimy przechwycić. Przed nami jeszcze dwie walki z bossami w dosyć krótkim odstępie czasu. Mamy kasetę, sobie zabierzemy i mamy granacik, połączymy z już posiadanym. Tu nie ma zasilania, oczywiście mamy na szczęście skrzynkę, przy której możemy to zmienić. OSS tam było, ile się nie mylę. Obejrzyjmy, zmieńmy sobie na OSS i spróbujmy to jakoś dopasować. Ok, tak powinno być dobrze. Udało się. Tego przedmiotu już nie potrzebujemy, ale go nie będę wyrzucał, zostawię w skrzynce. A co mi tam? Troszkę widzę. Okej, mamy trochę amunicji. Czy ja mam zapasową amunicję do miotacza ognia może? Nie, takowej nie widzę. Ten granat ręczny sobie wezmę. Będę miał 3 w takim wypadku. A jest, dobra, jest amunicja. To sobie również ją wezmę. Obejrzymy sobie kasetę. Know you were coming. This is my life's work. I'm not handing over anything. We have our orders, Dr. Birkin. I'll ask you one more time. Hold your fire! What the fuck were you thinking? Our orders were to bring him in alive. So those were G samples. Okej, czyli widzieliśmy jak żołnierze Umbrelli przejęli większość próbek wirusa G. To było w oryginalnym Resident Evil 2 troszkę fajniej przedstawione. Ta scena była, że tak powiem, nie była z perspektywy żołnierza, tylko była jaka zwykła cutscenka prerenderowana.
która była bardzo fajnie wykonana zresztą. Dobra, ale co mamy w komputerze? Umbrella Corporation podjęło decyzję o wstrzymaniu badań nad wirusem G prowadzonych w podziemnym laboratorium w Nest. Przerwano finansowanie projektu, a dr William Birkin został usunięty ze stanowiska. Dziękuję za wiadomość, doktorze Birkin. Szefostwo wykazało zainteresowanie wspomnianą przez pana ewolucją broni biologiczną. Koszty nie grają roli. Nasza firma dysponuje największymi funduszami w USA. Z radością przyjąłem informację, że G, czyli G, wirus G, jest prawie gotowy. Dziwne, że nie zgłosił pan tego do laboratorium w centrali Umbrelli. Ale nie będę drążył tego tematu. Proszę o wysłanie wyników. Proszę się nie martwić, wykonał pan mnóstwo dobrej roboty przy G, ale my zajmiemy się resztą. Istnieje podejrzenie, że naruszył pan warunki umowy z Umbrella Corporation. Nie ma wątpliwości, że przejął pan kontrolę nad projektem G i bez upoważnienia kontaktował się z armią USA. Proszę odpowiedzieć na wezwanie komisji śledczej w przeciągu 24 godzin. Okej. Tam po drodze będziemy mieli jeszcze jedną skrzyneczkę, więc tu nie musimy za bardzo nic robić. Możemy pozbierać tylko roślinki, które po drodze leżą, bądź proch, a prochu jeszcze znajdziemy troszkę. Na pewno znajdziemy za chwilkę jeszcze jeden wydajny proch, dzięki czemu zrobimy sobie troszkę amunicji do Magnum, naszego kochanego, który tak często nas ratował. No i jesteśmy. Tu mamy wirus, ale udamy się chwilowo w prawą stronę do pomieszczenia laboratoryjnego. Tu mamy proch zwykły. Mamy również skrzynkę i zapis. To o czymś musi świadczyć. Mamy wydajny proch, od razu go połączymy. Zyskamy 5 pocisków do Magnum, które połączymy z już posiadanymi. 20 w slocie, ok. Mam roślinkę zieloną jakąś, chociaż jedną mam. Bardzo fajnie. Kasetę możemy już się pozbyć, nie będzie nam potrzebna. Tego możemy się w sumie pozbyć. Wydaje mi się, że w ten sposób wyposażeni możemy ruszać. Jeszcze tylko może na wszelki wypadek zrobię save'ika. Oczywiście save świadczy tylko i wyłącznie o tym, że czeka nas starcie. Dziennik badań. Po przeszczepieniu obiektowi embrionu G wykonaliśmy 50-centymetrowe nacięcie od klatki piersiowej do brzucha i rozpoczęliśmy obserwację. Przy pomocy zespołu medycznego utrzymaliśmy obiekt na poziomie przytomności między 15, przytomny, a GCS 10. Poziom ten uległ pogorszeniu i dalsza obserwacja nie była konieczna. Obiekt został zutylizowany. Wirus G został podany obiektowi 501. Obiekt 501 w drodze mutacji przyjął formę G i został wpuszczony do grupy 30 obiektów badań. Po 2 godzinach i 36 minutach wszystkie obiekty badań z wyjątkiem jednego miały wszczepione embriony. Wszystkie obiekty zostały zutylizowane. Ten obiekt załamał się podczas eksperymentu i odebrał sobie życie. Podaliśmy wirus G obiektowi 628, który wykazał niewielką odporność na wirus T. Następnie wirus został podany obiektowi 639, z którym obiekt 628 pozostawał w bliskim związku. Obiekt 628 wykazał pewną odporność, ale po 24 minutach został mu wszczepiony embrion. Odporność na wirus T nie powstrzymuje rozwoju psychicznego powodowanego przez wirus G.
No właśnie. Nadmienimy, że wirus T i wirus G, dwa różne wirusy. No można powiedzieć, że wirus G jest rozwinięciem, jest ewolucją wirusa T. Z wirusem T mieliśmy do czynienia w pierwszej części gry. That was easy. All right. Now back to Ada. Okej, mamy to, po co przyszliśmy, więc możemy wracać. Call this thing William. Why? It shouldn't have been like this. It's Umbrella's fault, this whole mess. Your Umbrella too. You're telling me you weren't involved in this? Yes. But we never meant for this to happen. Then tell me everything. Right from the start. You don't get away that easily. Good God, William. What have you done? So you made this monster. We made the G-Virus, but we never intended this. You spin it any way you want. You're still responsible. Przed nami starcie z kolejną formą Williama. Najlepiej go będzie na początek przysmażyć. Uważamy oczywiście, bo on będzie starał się w nas rzucać różnymi przedmiotami. No gdzie jesteś, kolego? Niech się smaży. Ach, duży zasięg. Zapomniałem. Z tej szarży. Dobra, jesteśmy w stanie krytycznym, więc się podleczmy. Mamy granat, spokojnie. Thank you.
idzie po coś złego, schowajmy się. Lekko nami tylko zachwiał. To by było na tyle. Nie było tak źle. Nie pozostaje na nic innego, jak zabrać wszystkie rzeczy. Wszystkie zasoby, które mieliśmy do dyspozycji podczas tej walki, tylko wystarczyło się nieco porozglądać. Ale jak widzicie, udało nam się go pokonać tym, czym sami dysponowaliśmy, naszymi prywatnymi zasobami, tak to nazwę. Granat ukrzający, na pewno amunicja do magnum. Mamy spray leczący. Na razie się wstrzymam z jego wzięciem, bo nie wiem, czy zostanie mi jakieś miejsce po zabraniu wszystkiego. Okej, dobra, to chyba tylko spray został, tego weźmiemy też, gdzie on leży tutaj. Dysponujemy całkiem sporą ilością amunicji do zwykłego pistoletu, więc nie musimy za bardzo oszczędzać. Tu mam jeszcze troszkę zasobów, granat błyskowy, dobra. Tam wszystko? Wszystko. Jedziemy na górę. Jesus. That looks bad. Feels worse. Believe me. Talk about what you said. I don't know how much I believe. Just tell me you'll destroy that G sample. No, it's evidence. It's going to the FBI. You trust that bitch? What's that supposed to mean? She's not FBI. She's a mercenary. She's gonna sell it. The G-virus is gonna go to the highest bidder. Oh, that's bullshit. Okej, tak więc mamy nowe informacje od Annette odnośnie Ady. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Mam skrzyneczkę, więc jeszcze do niej sobie zajrzę szybciutko. Spray zostawię, nie potrzebuję. Granaty błyskowe, nie potrzebuję. Amunicji za dużo troszkę. 4 miejsca. Co by tu zabrać jeszcze? Wezmę na pewno jedną roślinkę leczącą.
podstawa, tak mi się wydaje. Nie. Nie dysponuję amunicji, niestety już prochem wydajnym. Stworzyłbym tylko więcej amunicji do zwykłego pistoletu, a tej raczej nie potrzebuję na ten moment. Dobra, ruszamy dalej. I was just thinking about you. That makes two of us. I was getting worried. No, we make a good team. I gotta ask you something. Way's clear. Please, tell me you got it. Oh, I got it. Let me verify the G-sample when we get the hell out of here. Before we do that, I ran into Annette. She claims you're not FBI. Why couldn't you just hand over the sample? Because I realized, as much as I wanted to trust you, I didn't. I really hoped it wouldn't end up like this. So that's all this was. I was just some pawn to you? Look, I'm just doing my job. And I'm doing mine, so drop that damn gun! I'm taking you in. Hand over the sample, Leon. I don't want to hurt you. You shoot me. But I don't think you can. Take care of yourself, Leon. No! I dobra, teraz to już nie przelewki. Koniec z chodzeniem, czas zacząć biec. Ponieważ przed nami ostatnie 10 minut, ale najprawdopodobniej uda mi się wyrobić nieco szybciej. Przed nami jeszcze jedna walka. A jeśli mielibyście mnie się spytać, która walka z bossem jest najtrudniejsza, trudno mi powiedzieć. Tu mamy spray. Daruję sobie podnoszenie go. Who's that? Claire! Leon?
Yeah, but the whole place is coming down. Listen to me. You need to get out. Fast. Yeah. There's a way out. We can make it. Where are you now? Claire, are you still there? Leon? Hey, Leon, you're breaking up. Forget about me. Just get out of here. Damn it. Okej, lecimy. Niech no spojrzę. Mamy trzy miejsca. Jest nożyk. Wezmę sobie na wszelki wypadek. Nie zaszkodzi. Mamy maszynę do pisania ostatnią razem z ostatnią skrzynką. Tego już nie potrzebuję tak naprawdę, więc mogę to wyrzucić. I pędzimy szybciutko, szybciutko. A i mamy tu cholerne rośliny. Wam, że wolę się ich pozbyć, nie próbując omijać, aby mnie przypadkiem nie szarpnęły. Tu mamy roślinkę zieloną, jeszcze sobie weźmiemy. Tu jeszcze troszkę amunicji również się przyda. O właśnie, jest. Is this a fucking joke? Od niego się nigdy chyba nie uwolnimy. A może jednak. Keep going. Dobra, pędzimy. Leon wstał. Tu mamy roślinkę czerwoną. Możemy sobie ją od razu połączyć. Troszkę amunicji. Ale całe te 40 pocisków schowamy. Tak samo jak schowamy. A to co ten proszek, który połączyliśmy, ponieważ musimy mieć miejsce na to. To zajmuje dwa miejsca. Tego i tak się pozbywamy w tym miejscu, ale jak się tego pozbędziemy, nie wiem jak to się nazywa, jakieś bezpieczniki, wtyczka łączona, obejrzyjmy. No, wtyczka łączona, dobra, jak się tej wtyczki pozbędziemy, to i tak nie będziemy mogli wrócić do skrzynki, ale jest jedno, ale ja widzę, że nie jestem w pełni zdrowy. Więc skorzystam i się wyleczę. A co mi tam? Thank you.
No i jest tyran w swojej przebudzonej formie. Au. Jesteśmy w stanie niepokojący. Dobra, jeszcze. Jeszcze nie używamy apteczki. Auć! To zabolało. Au, teraz użyjemy. Warto trochę w niego porzucać. Granatami, jak możemy. Aj, za blisko, shotgun. Dobra, jest, jest. Kulminacyjny moment. Tak oto pozbywamy się niewyobrażalnego wrzuta na tyłku. Uleczymy się, bo czemu mamy kończyć grę w słabszym stanie? Nawet wystrzelimy sobie raz jeszcze z rakietnicy. I actually miss her. Leon? Hey. We made it. Just like I said we would. No i tak, dotarliśmy szczęśliwie, ledwo żywi do samego końca scenariusza A, Leona. Oczywiście...